Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem zaczniemy od monotoniczności funkcji, ale konkretnie mam tu na myśli monotoniczność przy użyciu pochodnych. A więc zapraszam. Na początek oczywiście słowo wstępne do lekcji. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy jakąś funkcję, funkcję o wzorze f od x. Bardzo ważne już w tym temacie będzie wyznaczenie dziedziny, czyli ustalenie założeń. Dla jakich to argumentów ta funkcja w ogóle ma sens? Czyli jednym słowem, dla jakich argumentów funkcja istnieje? My to już doskonale znamy ze szkoły średniej, pisanie założeń. Będziemy to powtarzać również w tym temacie. Czyli będziemy musieli sobie ustalić dziedzinę, czyli dziedzinę funkcji będziemy oznaczać literką d. Pamiętamy o tej dziedzinie, czyli o napisaniu założeń. Po czym, jak już to zrobimy, będziemy teraz zbadać, kiedy ta funkcja rośnie, maleje, czy jest stała. No oczywiście to jest przypadek taki skrajny z tą funkcją stałą. Tutaj w przypadku funkcji już na poziomie studiów to będziemy zajmować się funkcjami rosnącymi, funkcjami malejącymi. I teraz, monotoniczność funkcji to jest nic innego jak sprawdzenie, dla jakiego przedziału ta funkcja sobie leci w górę, czyli jest rosnąca, a dla jakiego przedziału ona sobie spada w dół, czyli jest malejąca. Czyli przypominam, rosnąca, malejąca. Oczywiście funkcja może również najpierw maleć, później rosnąć. Może być cały czas funkcją rosnącą. Różne sytuacje mogą być i to wszystko będzie uzależnione od czego. Oczywiście mamy tutaj do czynienia już z bardziej skomplikowanymi tymi funkcjami, no bo w szkole średniej omawiałeś monotoniczność funkcji, ale dla przykładu funkcji liniowej, kwadratowej, to były proste funkcje, gdzie mogłeś z wykresu sobie poradzić, prawda? Z porządnego wykresu narysowanego w układzie współrzędnych. Natomiast tutaj już na poziomie takich bardziej skomplikowanych funkcji będziemy wykorzystywać do monotoniczności, do badania tego, kiedy funkcja rośnie czy maleje, twierdzenie, które mówi o pochodnej. I teraz zapamiętamy, co jest najważniejsze, co będziemy wykorzystywać w rozwiązywaniu zadań. Otóż, jeżeli pochodna funkcji jest większa od zera, to wtedy będziemy mówić, że nasza funkcja jest rosnąca właśnie w tym przedziale. Oczywiście pamiętamy również o założeniach. To wszystko w przykładach wyjdzie. Natomiast jeżeli pochodna będzie mniejsza od zera, to wtedy funkcja będzie malejąca. I zasada jest taka, że jeżeli funkcja maleje w kilku przedziałach, to każdy z przedziałów wypisujemy osobno. Tak samo jak funkcja rośnie w kilku przedziałach, to każdy z przedziałów wypisujemy osobno. Żeby to zrobić, będziemy sobie przypominać zapewne rysowanie tak zwanego, może pamiętasz, w szkole średniej było coś takiego jak wężyk. Będziemy sobie rysować wężyk, dzięki któremu to postaramy się na bazie, wystarczy na osi liczbowej, nie będziemy tego w układzie współrzędnych elegancko na razie na tym poziomie rysować jeszcze, tylko na osi liczbowej będziemy ten wężyk rysować. Ja przypomnę może przykładowo, załóżmy, że tu będziemy mieć jakieś miejsca zerowe, na przykład dwójka i piątka i ten wężyk będzie, załóżmy, tak wyglądał. To będziemy sobie przypominać w kolejnych przykładach i teraz będziemy patrzeć, że tu mamy wartości dodatnie, tu wartości dodatnie, a tu jest dołek, czyli wartości ujemne tej naszej pochodnej. Czyli ja będę z wężyka pochodnej musiała powiedzieć, jaka moja funkcja wyjściowa jest. Czy jest rosnąca, czy malejąca. Więc pamiętaj, ja nie rysuję wykresu funkcji f od x, absolutnie, ani jego szkicu. Ja rysuję szkic, bo to nie jest wykres, to jest szkic. To jest szkic takiego wężyka, bym powiedziała, szkic wężyka, ale właśnie pochodnej, z którego to jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki to przedział, żeby nasza funkcja wyjściowa, nie pochodna, tylko funkcja wyjściowa była rosnąca czy też malejąca. I następna tutaj taka informacja, która się pojawia. Niektórzy nauczyciele akademiccy zapewne będą używać nawiasów otwartych, ale Ty w szkole średniej uczyłeś się, była taka zasada, że jeżeli podajemy monotoniczność, przedziały monotoniczności, to podajemy
do końca dokładnie. Czyli co to znaczy? To znaczy, że domykamy maksymalnie, gdzie się da. Czyli zauważ, jak ja mam taką sytuację, że załóżmy, moja funkcja tutaj sobie maleje i niech tu będzie argument x równe 3, prawda? Niech tu będzie taki argument x równe 3. To ja bym powiedziała, że moja funkcja maleje, czyli tak zapiszę, funkcja malejąca i mam przedział od minus nieskończoności do trójki, prawda? Od minus nieskończoności gdzieś do trójeczki. I teraz, niektórzy pewnie nauczyciele będą wymagać, żebyś pisał nawiasy otwarte, ale no najbardziej profesjonalnie tutaj jest domknąć, jak się tylko da, jak nas założenie puści, oczywiście. Domykamy, gdzie się da. Ja domknęłam, że do trójki maleje, ale zaraz obok tego napiszę, że funkcja rośnie i ona rośnie teraz w przedziale od trójki, i ona sobie aż tam do nieskończoności, prawda, rośnie. I znowu domykam. Taka była zasada, że domykamy maksymalnie, gdzie się da. Natomiast oczywiście, gdybyśmy napisali przedział x należy od minus skończoności do trójki otwartej, to część osób oczywiście taką też odpowiedź uznaje. Ja będę robiła domykanie, gdzie się maksymalnie będzie dało, żeby ten przedział był najszerszy, najpełniejszy z możliwych. To jest takie słowo wstępne, żebyś pamiętał, z czym się będziemy zajmować, czyli widzisz, piękne zastosowanie pochodnej. Teraz będziemy uczyć się zastosowania pochodnej do tego, żeby określać, czy funkcja wyjściowa jest rosnąca, czy jest malejąca. A więc zapraszam do zabawy z monotonicznością razem ze mną. No i przechodzimy do zadań. Przykład numer jeden. Oczywiście mamy wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji. Ja będę wyznaczała maksymalne przedziały, jakie się da. Mamy pierwszą funkcję wielomianową, ale stopnia trzeciego. X do potęgi trzeciej, dodać 12x kwadrat, dodać 36x minus 50. Mamy wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji. Po pierwsze, dziedzina. Otóż każdy wielomian ma dziedzinę, to są liczby jego rzeczywiste, jest dziedziną, czyli nie ma żadnych założeń, a więc nic nam nie będzie przeszkadzało w domykaniu naszych przedziałów, jak będziemy podawać już monotoniczność konkretnie. Dobrze, czyli tak, powiedziałam na wstępie do lekcji, że żeby można było mówić o monotoniczności, fajnie jest wyliczyć pochodną. Z tego, tym sposobem po prostu będziemy sobie wyznaczać przedziały monotoniczności, czyli wyznaczam pochodną. Pochodna tu jest becznie prosta, bo jest to wielomian. Czyli tak, trójeczka do przodu i mamy 3x kwadrat. Dodać dwójeczka do przodu, 24x. No i plus pochodna z 36x to jest 36, pochodna z minus 50 to jest 0, więc nie piszę. I teraz mówiliśmy sobie, że zajmujemy się tym, żeby sprawdzić, kiedy funkcja rośnie, kiedy funkcja maleje. Czyli ja będę sprawdzała, kiedy moja pochodna jest większa od zera. Oczywiście mogę zacząć od mniejsza od zera, to kompletnie nie ma znaczenia. No więc ja pod moją pochodną podstawię 3x kwadrat plus 24x plus 36, po prostu to, co policzyłam, większe od zera, rozwiążę taką nierówność. No podzielmy obustronnie przez 3, bo przecież nie przeszkadza nam to, czyli będę miała x kwadrat, dodać 8x, dodać 12, większe od zera. Co to jest za nierówność? No ta, którą kochamy ze szkoły średniej. Tak, nierówność kwadratowa. Liczymy oczywiście naszą ulubioną deltą. Czyli delta to się równa b kwadrat, czyli 8 do kwadratu minus 4 razy ac, czyli 1 razy 12. Czyli to się równa 64 minus 48, czyli to jest oczywiście 16. Jak spierwiastkujemy sobie 16, otrzymujemy 4. No i teraz liczymy sobie x1. Przypominamy wzór minus b, czyli u mnie minus 8, minus pierwiastek z delty, czyli 4 nad 2 razy a, czyli u mnie a to jest 1, czyli nad 2. Czyli będę miała minus 12 nad 2, to jest minus 6. No a x2... to tylko z środku się będzie znak tutaj różnił, czyli minus 8 dodać 4 nad 2, czyli będzie minus 4 nad 2, czyli to jest minus 2. I teraz po co mi są te miejsca zerowe? No po to, żebym wężyka sobie narysowała. Co bo niektórzy powiedzą, po co wężyk? Można parabolę. Oczywiście, w tej sytuacji można parabolę. Ale czy ty zrobisz wężyk czy parabolę, to i tak nie ma znaczenia w odpowiedzi końcowej, a naszą odpowiedzią jest to, kiedy funkcja rośnie, maleje, prawda? To będziemy chcieli. Tym się zajmujemy. Więc rysujemy sobie
oś liczbową, dziedzina nas tutaj w niczym nie blokuje. Zaznaczamy minus szósteczkę, zaznaczamy minus dwójkę i teraz ja będę robiła wężyk może. Wężyk, przypominam, rysujemy, musimy pomyśleć zawsze, ale rysujemy od tej strony do tej, czyli tak jakby od prawej rysujemy do lewej strony i albo od góry, albo od dołu. Jeżeli przed x kwadratem w tym wypadku, czyli przed najwyższą potęgą x, jest liczba, czy tu patrzymy, nie ma to znaczenia, jest liczba dodatnia, to lecimy z wężykiem od góry. Czyli od góry lecimy, dochodzimy do minus dwójki. Tak się składa, że to jest potęga druga, z tutaj x kwadrat i z tej potęgi drugiej powstały nam dwa x, czyli każde jest jednokrotne, jednokrotne. Czyli nie ma żadnych powtórek tych samych x-ów. Zatem nie ma żadnych odbić, tylko normalnie, tak jak wężyk, tak po prostu rysuję. Zatem to, co jest nad osią, bo to jest oś x-ów oczywiście, to, co jest nad osią x-ów, widzisz, tutaj jest. Tutaj są wartości dodatnie i tutaj też mamy nad osią x-ów wartości dodatnie. A to, co jest pod osią x-ów, czyli tu mamy pod osią x, to tutaj mamy wartości ujemne. Po co nam to jest potrzebne? No bo ja teraz muszę dać odpowiedź. Czyli ja mogę powiedzieć, że moja pochodna jest większa od zera dla jakich x-ów? Dla x-ów należących od minus nieskończoności do minus szóstki, suma od minus dwójki do plus nieskończoności. A z kolei moja pochodna jest mniejsza od zera dla x-ów, no w tym dołeczku, czyli od minus szóstki do minus dwójki. Ale mój drogi, to nie jest odpowiedź, bo pytanie było, podaj przedziały monotoniczności funkcji f, a nie mów mi o pochodnej. Ale my teraz, wykorzystując to, co powiedziałam na wstępie lekcji, że pochodna ma olbrzymi wpływ na monotoniczność, tak? To my teraz możemy to wykorzystać i piszę i napisać ostateczną odpowiedź. Czyli pochodna większa od zera, to znaczy, że funkcja była rosnąca. Ja taką szczałeczkę dam, że rosnąca. Funkcja rosnąca i teraz w jakim przedziale? Zapiszemy sobie, w jakim przedziale rośnie. No w przedziale od minus nieskończoności do minus szóstki i uwaga, sprawdźmy sobie, czy nas dziedzina nie blokuje, czy ja mogę domknąć. Oczywiście mogę domknąć. Teraz, w jakim jeszcze przedziale rośnie? No w tym, ale ja to będę pisała każde osobno. W przedziale od minus 2 do plus nieskończoności, uwaga, domykam, mogę, nic mnie nie blokuje. I jeszcze mamy pochodną mniejszą od zera, czyli wtedy mamy funkcję malejącą i ona maleje w przedziale od minus 6 domkniętej do minus dwójki domkniętej. Też mogę właśnie podomykać, bo nie mam żadnej blokady zewnętrznej spowodowanej dziedziną funkcji. Popatrz, ten zapis jest bardzo ważny, ale pamiętaj, że z tego zapisu, jeżeli pytają Cię o monotoniczność, prawda, w treści, to Ty musisz ładnie powiedzieć, kiedy funkcja rośnie, maleje. Możesz użyć oczywiście sobie słów, możesz takich szczałeczek użyć, jak Ci się podoba i pamiętaj, każdy przedział osobno. Taka jest zasada w przypadku monotoniczności. Funkcja numer 2, f od x równa się x dodać 4 podzielone przez x. No i oczywiście też mamy monotoniczność funkcji. Tutaj po prostu zbadać, kiedy funkcja rośnie, maleje. Zaczynamy od dziedziny. No tutaj nam się kłania założenie, pamiętamy być może ze szkoły średniej, w mianowniku być 0 nie może, czyli naszym x-em nie może być 0, z czego wnioskujemy, że dziedziną są liczby rzeczywiste, ale absolutnie 0 być nie może, czyli rzeczywiste z wyłączeniem 0. To będzie bardzo ważne, bo nie będzie można 0 domknąć, pamiętaj. Dobrze, no to przechodzimy do liczenia pochodnej oczywiście, bo wiemy, że do monotoniczności potrzebna jest pochodna. No tak się składa, że pochodna z x to jest 1, więc tu problemu nie ma. Natomiast pochodna z 4 nad x. Dobrze jest pamiętać, że pochodna z 1 nad x to jest minus 1 nad x kwadrat. No czasem się podaje, przydaje ten wzór, prawda? Więc czasem się go podaje. Ja go podałam we wcześniejszych lekcjach, więc mogę go śmiało używać. Ze względu na to, że ja mam tutaj czwórkę, to będę miała minus 4 nad x kwadrat po prostu. I mogę tak zostawić, a mogę ustalić wspólny mianownik, czyli zrobić x kwadrat minus 4 nad x kwadrat. Czyli jednym słowem jedynkę zamieniłam na x kwadrat nad x kwadrat, dzięki czemu mam x kwadrat minus 4 nad x kwadrat.
I teraz oczywiście przechodzę dalej, czyli przechodzę do dalszej części. Będę się zastanawiała, kiedy moja pochodna jest dodatnia. Czyli moja pochodna to jest x kwadrat minus 4 nad x kwadrat i kiedy to jest dodatnie. To z kolei, co ja teraz zapisałam, to jest nierówność ze szkoły średniej, tak? Jest to nierówność wymierna, czyli składająca się z dwóch wielomianów, ale podzielonych ze sobą. No i oczywiście tam większe czy mniejsze od zera, to w zależności od czego chcemy zacząć. Czyli tak, jak takie nierówności się rozwiązywało w szkole średniej? Otóż iloraz ma zawsze taki sam znak jak iloczyn. Dlatego iloraz dwóch funkcji mogę zastąpić iloczynem. No więc zastąpię iloczynem, czyli ja będę mnożyła, nie dzieliła, tylko mnożyła. To nie znaczy, tutaj zaznaczam taką rzecz, to nie znaczy, że ja powiedziałam Ci, że iloraz to jest iloczyn. Nie, nie, nie. Ja Ci powiedziałam tylko, że iloraz ma taki sam znak, to wtedy jak iloczyn. Czyli jeżeli iloraz jest dodatni, to iloczyn też jest dodatni. Jeżeli iloraz ujemny, iloczyn też ujemny. No i teraz dlaczego tak zrobiłam? No bo ja chcę ten wężyk, nie? Ale żeby zrobić wężyk, to ja tu jeszcze rozbiję wzorem skróconego mnożenia. Czyli będę miała x minus 2x plus 2 razy jeszcze będę miała x kwadrat większe od zera. Cała sztuka to jest ten wężyk narysować. To jest najważniejsze, prawda? Czyli ja teraz już mogę narysować oś liczbową i teraz zaznaczam miejsca zerowe. Ja te miejsca zerowe w głowie. Co tutaj w tym pierwszym nawiasie zeruje? Oczywiście dwójka. W tym drugim nawiasie co zeruje? Czyli co za x podstawię, żeby wyszło 0? No minus dwójka. Natomiast tutaj jeszcze mam pomnożone przez x kwadrat. Co tu podstawię, żeby wyszło 0? No 0. I teraz rysuję wężyka. Teraz, czy z góry, czy z dołu? Oczywiście w tym nawiasie przed najwyższą potęgą jest plus i za nawiasem też przed najwyższą potęgą jest plus, czyli lecimy od góry. Dochodzę do dwójki i teraz patrzę, dwójka mi stąd powstała, nie? Stąd powstała dwójka, stąd powstała minus dwójka, stąd powstało 0. No ta dwójka, co mi powstała z tego nawiasu, no to jest jednokrotne, bo tu nie ma żadnej potęgi, więc przechodzę sobie do zera. Teraz 0 powstało z tego, widzę potęga druga, czyli to znaczy, że jest dwukrotne. Tu możemy sobie napisać, że 0 jest dwukrotne, pauza, czyli jak parzysta krotność, tak to było w wężyku, to się odbijało. Czyli mi się tu odbije. Minus dwójka powstała z tego nawiasu, gdzie jest potęga w domyśle pierwsza, czyli jednokrotne. No to przechodzę na drugą stronę. No i zaznaczam plus, plusy, z tej strony plusy, to co nad osią plusy, pod osią oczywiście minusy. No i zapiszmy sobie teraz, że moja pochodna jest większa od zera. Dla jakich x-ów? Dla x-ów od minus nieskończoności do minus dwójki, suma od dwójki do plus nieskończoności. A moja pochodna jest mniejsza od zera dla jakich x-ów? No, od minus dwójki do zera, suma od zera do dwójki. Ale, mój drogi, to nie jest jeszcze odpowiedź, bo teraz musimy napisać ostateczną odpowiedź, czyli powiedzieć, kiedy nasza funkcja rośnie, maleje. No, to wiemy na podstawie oczywiście tego, co powiedziałam na początku lekcji. Czyli funkcja rośnie tam, gdzie pochodna dodatnia, tak? Czyli mamy przedział. W jakim przedziale? Od minus nieskończoności do minus dwójki i patrzymy, czy mogę domknąć. Śmiało mogę domknąć. Gdzie jeszcze rośnie? No w tym drugim kawałku, no to zapiszę jeszcze w drugim. W przedziale od dwójki do plus nieskończoności domknąć mogę. Teraz, gdzie funkcja maleje? Tam, gdzie pochodna ujemna, czyli w tym kawałku minus dwójkę mogę domknąć, natomiast zera absolutnie nie wolno, bo o tym świadczy mi tutaj dziedzina. No i jeszcze moja funkcja raz rośnie w kawałku od zera, tak, w takim kawałku, do dwójki i dwójkę domknąć mogę. Czyli pamiętaj, że Twoja odpowiedź musi uwzględniać to pytanie. Zbadaj monotoniczność, czyli odpowiedz, kiedy funkcja rośnie, maleje. Mam nadzieję, że te dwa przykłady pozwolą Ci zrozumieć, jak wyznaczamy monotoniczność funkcji, jak badamy na podstawie pochodnej monotoniczność funkcji. Jeżeli to jest za mało, to zapraszam Cię na moją stronę www.aikamat.pl, gdzie możesz zakupić sobie kurs i na tym kursie online będziesz miał z pewnością więcej przykładów niż te dwa. I dzięki temu poćwiczysz sobie tą monotoniczność więcej razy. Więc zapraszam Cię serdecznie na moją stronę i do zobaczenia.